dzieci, drodzy rodzice i wszyscy uczestnicy tej pięknej, podniosłej, radosnej liturgii. Na nasze spotkanie przyniosłem dzisiaj coś takiego. Tutaj może dzieci rozpoznają, co to są za rekwizyty. Jak się wam wydaje, co to jest? Klucze. Klucze. A dziewczynki widzą, co to jest? Tutaj zobaczcie. Co to jest? A usiądźcie. A kto? A kto powie mi, po co są klucze? Co one nam, w czym one nam pomagają? Proszę bardzo. Żeby otworzyć drzwi. I właśnie. Ja tutaj przyniosłem kilka kluczy. Popatrzcie, dzieci złote. Ten taki duży, jak się wam wydaje? Ten klucz. Co można nim otworzyć? Jakie drzwi? Może się domyślacie, do czego są to, do jakich drzwi są te kluczy? Oczywiście. Ten duży klucz jest do otwierania drzwi kościoła. Pan kościelny codziennie tym kluczem rano otwiera kościół. Ale mam tu jeszcze inny klucz, nieco mniejszy. Ten klucz, złote dzieci, jest do skarbca. W tym skarbcu, jak sama nazwa mówi, są skarby naszej parafii. Złote kielichy, monstrancje, tudzież inne cenne przedmioty. Więc patrzcie, widzicie ten klucz do skarbca? No właśnie. Ale przyniosłem też tu jeszcze inny, bo tutaj jeszcze są kluczy do kościoła, którymi kościelny inne drzwi otwiera. Ale przyniosłem jeszcze klucze od tego. To są moje klucze. I tu mam kilka. Do mieszkania, na korytarz wspólny plebanii, do kancelarii. Klucze na takiej tasiemce. I teraz jeszcze jeden klucz tylko, bo ten może tutaj chłopcy dowiedzieć prędzej, do czego ten klucz. No, do czego ten samochodu. Właśnie. Samochód można jeździć bez klucza, co? Może być też do autobusa. A do autobusu nawet, to pięknie. Więc złote dzieci, klucze, jak to powiedziałeś się pięknie, służą do otwierania drzwi do domu, do kościoła, do skarbca, nawet do samochodu, żeby go uruchomić i nim jechać, wędrować po świecie. Drogie dzieci, czasem mówimy też o słowie jako kluczu, czyli takie słowo, które pomaga nam zrozumieć dany tekst, który wyznacza kierunek odkrywania zawartej treści w tym tekście. Słowo, które pomaga nam nazwać po imieniu wydarzenie, w jakim uczestniczymy. I teraz uwaga. Odkrywanie tych kluczy było dla was, widzę, bardzo łatwym zadaniem, ale teraz będzie trudniejsze zadanie. Oto dzisiaj usłyszeliśmy Ewangelię. I w tej Ewangelii Jezus także użył słowa klucza, czyli takiego słowa, które wyraża treść tego naszego spotkania i wydarzenia, które on przeżył. A Jezus, jak dzisiaj świętujemy, poszedł do nieba. Uwaga, mamy tekst. I teraz dzieci szukają tego słowa klucz, który pomoże nam zrozumieć to nasze wydarzenie. Proszę bardzo. Kto z was już odkrył to słowo tam, na ewangelicznej treści?
są chętne do odpowiedzi. Proszę bardzo. Ewangelia? No, Ewangelia, o czym Jezus mówi, że trzeba głosić Ewangelię i mówi, będziecie głosić. Posyła uczniów do głoszenia Ewangelii, ale właśnie nie jest to słowo klucz. Proszę, tu dziewczynka się zgłasza kolejna. Chrzest? No właśnie, jesteś blisko, ale chrzest już jest konsekwencją tego właśnie wyrażenia. Proszę, tu chłopak jeden się zgłasza. Proszę, proszę. Powiedz. Powiedz w sakramencie pokuty zostało.
zostały oczyszczone wasze serca. I dlatego jesteście tacy piękni. Ale nie można tego zobaczyć, jeśli się nie ubierze oczu wiary, jeśli się nie spojrzy na to wydarzenie oczyma wiary. Słyszałem kilka dni temu w jednym dużym mieście, dzieci szły do Komunii Świętej, ale miały w klasie kolegę, który był niewierzący. Miał rodziców niewierzących i było mu bardzo smutno. Dzieci cieszyły się tym wydarzeniem, opowiadały, jakie to piękne, wzniosłe przeżycia. I rodzice postanowili, że sprawią swemu dziecku też radość. Wiecie, co zrobili? Zamówili w restauracji miejsce, zaprosili gości i wystawili wspaniałą ucztę dla swojego synka. Było dużo jedzenia, różnych smakołyków, ciasteczek, słodyczy. Ale nie było tego, co najważniejsze. A co jest najważniejsze w tym naszym wydarzeniu? Proszę, albo kto jest najważniejszy? Bóg i Jezus. No właśnie, Jezus jest najważniejszy. Jezus, który został z nami pod postacią chleba i powiedział: ja jestem chlebem żywym, bo to stąpiłem z nieba, aby karmić wasze dusze i prowadzić do nieba. I drogie dzieci, my przygotowując się do tego wydarzenia wiary, jaką jest pierwsza komunia święta, musimy, czy chcemy, uświadamiać sobie, że to Jezus jest najważniejszy. I dlatego taka wielka radość. On nas tu gromadzi i On nam daje się. I teraz, drogie dzieci, jeszcze moment. Wiara pomaga nam przeżywać tę uroczystość. Wskazuje nam uwagę na Jezusa. Ale co się czasem może zdarzyć z kluczami? Jak się wam wydaje? Mogą się zgubić. A jak się wam wydaje, po co ja mam taką na zasięce te klucze? Co? Się nie zgubiły. No właśnie. Żeby się nie zgubiły. A jak się już zgubią, żeby było ich łatwiej? No właśnie. Tak więc, moi drodzy, wiara może nam się gdzieś zagubić, ale wtedy trzeba jej szukać, odnajdywać. Tak jak, gdy ktoś zgubi klucze, to co? Szuka ich, prawda? Żeby odnaleźć, żeby dojść do swego domu. Więc, drogie dzieci, wiara. Dzisiaj dziękujemy za naszą wiarę. I dzisiaj prosimy, aby ta nasza wiara była coraz mocniejsza. Byśmy kierowali się wiarą w naszym codziennym życiu. 3 maja w tym roku zmarł wielki człowiek, był profesorem uniwersytetu, miał 70 lat. Całe swoje życie poświęcił ratowaniu ludzkiego życia, szczególnie troszczył się o życie nienarodzonych dzieci. I gdy był bardzo chory, bardzo cierpiał, powiedział takie znamienne słowa: wiara jest większą łaską niż życie, bo życie się kończy,
a wiara rośnie. I głosił piękno małżeńskiego i rodzinnego życia. I oto w dniu pogrzebu jego syn Wojciech powiedział piękne świadectwo. Tato, dałeś mi piękny przykład życia. Piękny przykład życia i umierania. I za to ci dziś dziękuję. I dalej zadeklarował, że będzie kontynuował dzieło swojego ojca. Drodzy rodzice, wiara jest najważniejsza. Kierujcie się w życiu wiarą. Budujcie ją w swoim sercu. Budujcie wiarę w swoim życiu rodzinnym, małżeńskim. Aby kiedyś twój syn tak powiedział o tobie. Tato, dałeś mi piękny przykład życia. By twoja córka o tobie, mamo, powiedziała, dałaś mi piękny przykład życia. Piękny przykład życia i umierania. By wasze dzieci miały do czego nawiązywać i miały co kontynuować w dalszym swoim życiu. Dzisiaj módlmy się o to, abyście mieli taką silną wiarę. Bo wiara jest kluczem do życia tu na ziemi i kluczem do zbawienia wiecznego, do nieba. Życzę wam, byście mieli wiarę silną jak skała, która przetrwa wszystko, i byście na tej wierze budowali swoją codzienność, a tak budujecie też piękną przyszłość, aż po wieczność, aż po niebo. Amen.